Matko i córko, ile tego jest? O Jezu, tak! Dzięki, kurwa! Alleluja! Dobrze, nerfić w ziemię, gnoja! Miriam z Vanishing znerfili? Będę płakał. No i jest! Jest następny patch! Kurde, obudziłem się, sprawdzam Twitter, a tam maintenance, patch 1.13, więc duży. Czekam 3 godziny i jest! Jest duży! Jest duży, nic nie widziałem jeszcze, ale będzie duży, bo widzę. Także nie opierdzielamy się, jedziemy z tym koksem. I to, co lubią najbardziej, czyli PvP. Wiem, że wy to nie ten, ale to dla mnie, okej? Okay? To ja mogę, to dla mnie. PvP exclusive. Increased poise damage of normal attacks for the following weapon types. Milady zadaje więcej poise damage'u. Milady to jest moja ulubiona broń w tym momencie. Jedna z najfajniejszych, moim zdaniem. Jedynym jej problemem był brak damage'u, jeżeli chodzi o posturę. I naprawiamy. Do tego Backhand Blades, Hand-to-Hand, czyli Karate Kid, rękawiczki Bestii i zakrzywione miecze odwrotne. Czyli wszystkie takie lżejsze bronie, dobra, okej. Okay. Poise damage of dual wield attacks with the following weapon types. Straight swords, thrusting swords, curved swords, katana, spears, whips, fists, claws. Czyli zwiększają obrażenia na posturę, jeżeli trzymamy dwie takie same bronie, dual wieldem. Zwykłych mieczy, pchnących, czyli rapierów i tak dalej. Zakrzywionych, katany, włócznie. Chociaż włócznie... Dual wield włócznie i tak są przygięte. Bicze, pięści i szpony. Increased poise damage of the claws of night throwing attacks? Cześć, FromSoft, co ty robisz? Poise damage? Znaczy ja rozumiem. Claws of night to są szpony z DLC, które się dostaje po ubiciu jednego z inwaderów, jak się schodzi do jednego bossa na dół. Ash of War tej broni ogólnie jest trochę przewalony, bo on wyrzuca siatkę noży i ta siatka na bank zazwyczaj jakiś headshot trafia. I ona w PvP jest strasznie busted. A oni jeszcze zwiększają jakby poise attack na tym? O! Decrease the backstep invulnerability window when the fine crucible feather talisman or the talisman of all crucibles is equipped. Bo był exploit troszeczkę. Jest talizman, który daje iframesy na backstep. Talizman fine crucible feather, albo ten, który jakby dodaje wszystkie crucible naraz, sprawiał, że backstep miał iframey, tak jak w Dark Souls 2. I był setup, gdzie można było, nosząc ciężki pancerz, robić backstep, anulować animację zablokowaniem dwuręczną bronią i instant zrobić backstep znowu. I w tym momencie w PvP, jak ktoś miał 30 milisekund opóźnienia, a masz przynajmniej 30, można było mieć iframesy non-stop, cały czas bez przerwy. Po prostu backstep, block, backstep, block, backstep, block, backstep, block i nie, iframesy się nie kończyły. Nie dało się tej osoby trafić. Ale naprawili, dobra. Koniec zabawy. Nie ma. Skille. Savage Lion's Claw. Okej. Okay. The second hit of the follow-up attack is now easier to land. Okej, okay. Czyli podwójne salto. Drugie salto jest łatwiejsze do trafienia i decrease damage animation of the first attack against other players. Decrease damage animation to mam wrażenie, że stagger, nie wiem. Albo obrażenia, tak? Pierwszej części tego ataku, albo jakby jak bardzo ci się stanuje. Raging Beast. Decreased invulnerability window against others players. Na tych pięściach niedźwiedzia i na innych bestiowych szponach. To jest taki, że skaczesz. Jest znerfiony. Mniej iframesów. Blind Spot. Decreased invulnerability window against other players attacks. To samo. Blind Spot to... Jak ktoś nie umiał grać w PvP, to zakładał Blind Spot na odwrócone miecze i tylko L2 naciskał i robił... I miał iframesy i mógł spamować cały czas. Teraz nie może. Bo przynajmniej mamy nadzieję, że nie. Palm Blast. One Punch. Skill, którym można one-shotować ludzi. Decrease poise amount generated when charging this skill. Okej. Okay. Czyli w tym momencie oni nie ruszają damage'u, tylko o wiele łatwiej jest przerwać komuś. Bo było tak, że jak charge'owałeś ten atak, bo dosłownie stoisz i on tak podnosi pięść i czeka i później uderza. Jeżeli charge naładował się prawie do końca i już twoja postać prawie zmieniała animację, to w tym momencie właśnie jak już zmieniałeś animację, to nie można było ci przerwać ataku, więc teraz możliwe, że będzie można, bo mamy mniej postury przy wykonywaniu tego ataku. Spells and incantations. Oho. Miriam z Vanishing znerfili? Będę płakał. Decreased invulnerability window against other players' attacks. Dobra, to teraz trzeba przetestować, bo tam... iframesów jakby... iframesy to są jak cię nie widać w pełni, ale jak znikasz i się pojawiasz, to można cię uderzyć, więc nie wiem, czy to ma duże znaczenie. Ten spell nie jest jakiś chociaż niektórzy ludzie tam stwierdzili, że ewidentnie, bo tam coś tam traci szlo... Nikt tego tak nie używa, to się używa do kastowania spelli, jakby chainowania, jeden czar w drugi.
Okej, okay. Knight's Lightning Spear. To jest czar, gdzie rzucasz piorunem i wtedy pojawiają się około 6 czy tam 8 piorunów. Increased attack of the initial lightning spear, okej. Okay. Decreased attack of the spear's launch after the first one. Decreased poise damage of all spears generated, okej. Okay. Mniej wytrąca z równowagi, mniej poise'a zadaje. Z tych dodatkowych przesunęli damage do pierwszego ataku, czyli ten pierwszy jest najważniejszy, a reszta nie aż tak. General balance. Increased damage animation of the light greatsword charge attack against enemies other than players. Czyli Light Greatsword, Milady i te miecze, które dostajemy z Renali, znaczy prawy, mają zwiększony jakby stagger, tak? Zwiększają damage animation, czyli przeciwnicy reagują mocniej na uderzenia z tej broni. Increase the stats and status of the following NPCs that can be summoned in some areas. Needle Knight Lera, Purebred Knight Atzbaki, Tollier. Czyli trzy NPC? Kurde. Zwiększyli statystyki NPC-ów? Przecież one i tak mają po 10 tysięcy HP, czy jaki grom. Ale dziki, no. Increased the attack power and damage negation of summoned spirits excluding Mimic Peer when the revered spirit Ash Blessing is at 5 or more. Zwiększają skalowanie od 5 poziomu błogosławieństwa tych popiołów dla przyzwanych duchów. Od 5 poziomu damage, negacja, tak, obrażeń i moc zadawanych obrażeń są zwiększone. Oprócz Mimika. increase the attack power and damage negation of summoned spirits excluding Mimic Tear when upgraded to plus 8 or higher. To samo, ten sam zabieg, tylko przy ulepszeniu do plus 8 albo dalej. No okej. Okay. Armament, czyli sprzęt. Increased attack power scaling when upgrading the following armaments. Repeating crossbow, spread crossbow, Rebath's cannon. Ja wiem. Ja nie do końca rozumiem te jakby skalowanie obrażeń. Na kanonie jeszcze okej. Okay. To jest magiczny kanon, odpowiednik jar kanona, tak, dużego tego działa. I tu rzeczywiście się zadaje obrażenia. Ale przy tych innych to nie ba... One... Repeating crossbow, pulley, spread, one są używane przez gnojków, śmierdziuchów do statusów. To dlatego, że strzelają kilka naraz, tak? I się bardziej używa do zadawania statusów niż do obrażeń czystych, więc to tak nie wiem. Shield of Knight. Increased damage negation when blocking physical attacks. Dobrze. To jest mała tarcza, którą się znajduje w lochu i ona ma... ona jest fajna. Ona ma jakby fajny, unikatowy Ash of War, z którym można by coś kombinować, ale ona miała chyba ze 35% negacji fizycznej. Co znaczy, że absolutnie nie nadawała się do blokowania, więc mam, nie wiem, zobaczymy ile, ale mam nadzieję, że to sporo zwiększyli. Euforia, okej, okay, to jest dzika broń. To jest kostur z dwoma ostrzami. Ona ma taką właściwość, atakowanie nią zwiększa obrażenia, które zadajesz później Ash of War'em. Dobra, increased holy damage when the weapon has its luster restored. Tak, czyli jeszcze więcej damage'u od świętości zadajemy, kiedy nastukamy komuś tym najpierw normalnymi atakami. Decrease the number of attacks required to restore. Czyli mniej ataków jest potrzebne, żeby zwiększyć ten damage. I increase the duration of the... Okej, okay, czyli zwiększenie damage'u trwa dłużej. Buffy, wszędzie, bo mało ludzi używało widocznie, bo to nie jest bleed, a jak nie ma bleeda, to ludzie nie, bo nie ma bleed, bo Reaper's of Blood lepiej. Dobra, Golden Lion Shield. Increased guard strength, okej. Okay. To jest tarcza, która w DS3 istniała. Dostajesz ją, jak skończysz quest Frey i ona ma jako Ash of War takie pchnięcie z jakby wybuchem lekkim. Także okej. Okay. Golem Fist. Added damage hitbox to the hand portion of the range fist attack. Dodali hitbox, którego nie było, ale czy dodali na pocisku, czy dodali na rękawicy. Smith Script Great Hammer. Increased poise damage of the swing portion of the throwing attacks. Rzucony atak jest niezmieniony, ale z młotem kręcisz się najpierw, jak w kreskówce. I to zadaje więcej obrażeń postury, jak się kręcisz. To, no, spoko. Bo jakby te bronie rzucane, nie wiem, one nie są jakieś wybitne, więc... Spread crossbow. Dzięki, kurwa! Alleluja! Decrease the generated status build-up when using bolts that have status effect. Tak! Kurwa! Tak! Dobrze, w ziemię. Ja osobiście nie lubię areny, ale widziałem na arenach, co się dzieje. I banda degeneratów po prostu szerzy build, gdzie jedynym, co się robi, to ma się ten spread crossbow, który jest shotgunem, ładuje się do niego bolty na sleep i po prostu modlisz się, że na shota kogoś na sleep zdejmiesz i wtedy z R2 inną bronią mu przypieprzysz. Nie ma. Nie ma. Nie ma.
Ailment Talisman. Okej, okay, to jest talisman, zwiększa odporność po złapaniu jakiegoś statusu. After the onset of a status ailment, the status buildup or duration of said ailment will now also be reduced immediately by a certain... okej. Okay. To ciekawe o ile, bo w tym momencie ten talisman podwaja jakby twój resistance praktycznie. Increased focus resistance. O Jezu, okej, okay, czyli wszystkie talizmany, które zwiększają fokus, czyli odporność na madness i na sleep, to albo ludzie mają problem z midrą, albo to jest, nie wiem, celowane w PvP, ale nie jest w sekcji PvP. Pile. Savage Lion, czyli znowu podwójne salto. Increased attack and poise damage of the first attack. Czyli po prostu buff, większy damage i większy damage postury. Dużo ludzi używało pierwszej wersji, bo była lepsza. Nie miałeś opcji drugiego ataku, ale był bez sensu, bo mogłeś po prostu dwa razy użyć pierwszego. Nie robi to różnicy. Swift Slash. Reduced movement distance when using this skill. Extended recovery time. Dobrze, nerfić w ziemię, gnoja. Nie ma Swift Slasha. To na inwazjach to samo się dzieje. Te wszystkie zabiegi stosują się i do PvP, i do PvE w tym momencie, więc ten skill to jest następny busted na odwrócone, następny upskill na odwrócone bronie, którego dosłownie wszystkie nubki używają, bo wystarczy naciskać L2 i zabiłem, bez w ogóle myślenia. Więc dobrze, dłuższy czas recovery i mniej dystansu się przesuwasz, nie ma uciekania, bo z tego co widziałem, to niektórzy ludzie tym Swift Slashem to jakby speedrunowali rzecz. Aspect of the Crucible, wings, czyli skrzydełka z Crucible. Increased attack power, increased directional control, as well as the amount of poise generated. Okay, czyli same buffy. Więcej damage'u zadaje, bo zadawało mało i mamy więcej kontroli nad kierunkiem, w którym lecimy. I więcej postury. Wszystko spoko, jak najbardziej. Lightspeed Slash. Czy ja dobrze kojarzę? To jest z ostatniego bossa. Additional light attacks are now affected by the attack power. Okay, czyli to się nie skalowało. To jest skill na broni, który sprawia, że wyskakuje się w górę, leci się, uderza typa i za tobą są promienie światła. I te promienie światła się nie skalowały. Teraz się skalują. Rancor Slash. To jest na takim małym mieczu zakrzywionym. On jest pod int i dex, ale tak ogólnie jest krótki i weapon art to jest po prostu sword dance, ale ma wypuszcza czaszki jeszcze przy okazji. Tak. Okay. Także no tutaj są buffy po prostu, więcej damage'u z tych czaszek i więcej obrażeń na staminę, tak, zabiera więcej staminy, jak ktoś blokuje. Okej, okay. Revenger's Blade, to jest to, czego używa Horn Scent, te podwójne miecze i on tak i biegnie. Increase direction control for follow-up attacks after a strong attack, okej. Okay. Bo tam jest coś takiego, że jak się skończy biec, to można tak ciachać, nie? Jest teraz więcej kontroli w kierunku. Horn Calling. Increased attack power against enemies other than players. To po prostu więcej damage, okej. Okay. Horn Calling Storm. Increased attack power. No to dobra, buff. Ale to jest to, czego używają ci wojownicy świętej bestii, którzy mają takie głowy jak jeden z bossów i oni tam burzę przyzywają. Tylko, że te skille zadają dobry damage, ja nie wiem czemu to... Ale to przeciwko zwykłym przeciwnikom, nie graczom. Weed Cutter. O, increase the speed of attacks. To jest ciekawe. To jest na katanie rakszasy i ogólnie ten skill jest strasznie do dupy, bo podczas używania otrzymujemy więcej obrażeń, ale mamy więcej poisa, jakby nie mogą nas złamać naszej postury i tak kosisz weed, tak, te chwasty. Mało obrażeń to zadawało, więc może prędkość pomoże? Romina's Purification, okej. Okay. Czyli to jest skill z jej glaive. Increased poise value when using this skill. No dobra, tylko ja nie wiem, ludzie jakby nie szalają za tą bronią, bo słabowato się używa. Red Bear Hunt. Increased attack power, increased poise value when using this skill. To jest weapon art po prostu na tych niedźwiedzich łapach. Znaczy one nie są jakieś przesrane, więc okej. Okay. Rancor Shot. Decreases status build-up generation when used with arrows. Okej. Okay. To Rancor Shot to jest Ash of War z kościanego łuku. Problem z tym łukiem jest taki, że używając Asha, strzały są samonaprowadzające. Normalnie w single playerze to whatever, nie? Tak grając multiplayer, jak jesteś na przykład najeźdźcą i masz dwóch typa, co siedzi na tobie cały czas i musisz uciekać, a trzeci stoi dalej i używa tego, nie da się uniknąć strzał. Zmniejszają jakby ilość statusu, bo jakby strzelasz nieważne gdzie, tak długo jak masz lokon, to ta strzała sobie zakręci i uderzy w tego przeciwnika, którego masz na lokonie. To promowało po prostu bezmyślne strzelanie. Okej, repeating fire. Adjusted attack power to compensate for increased weapon... Czyli zmniejszają? Znaczy, bo adjusted to jakby dostosowane, tak? To nie wiem. Ale jakby, żeby kompensować za zwiększenie obrażeń broni. Feeble Lord's Frenzy Flame. Reduce frenzy status effects build up against enemies. No to pochodnia zadaje mniej statusu, bo ona zadawała całkiem sporo madnessa.
Revenge of the Night. To jest z tej tarczy, co rozmawialiśmy wcześniej. Increase poise damage and attack power when the skill is used immediately after guarding. Okej, okay, no, czyli to jest to samo, że blokujesz i zaraz po zablokowaniu od razu się używa drugim przyciskiem Ash of War. Także okej, okay, jestem za. Czary! Moje. Glint Blade Trio, czyli jednym czarem, jak przyzywamy te trzy sztylety, ale nie te, które latają nam nad głową, tylko te, które zostają w miejscu, tak? To co Relana robi. Więc ja tako, bardzo dobrze, bo nie opłacało się ich używać w porównaniu do zwykłego Glint Blade'a, bo robiło się to samo, a miało się mniej kontroli. Blades of Stone, to ten grawitacyjny czar. Adjusted attack powers of the first, second and third charge attacks. Increased attack power of non-charge attacks. Increased attack power of the first hit of the charge attack and reduced power of the second and third hits. Increased attack range and speed. Czyli więcej zasięgu, bo zasięgu było cholernie mało na tym i szybciej jest. Bardzo dobrze. Obrażenia były okej, okay, ale trafić cokolwiek. Jakby ten czar przyzywa jakby trzy razy skałę wystające z ziemi, zależnie od tego, jak mocno się to naładuje. Jakby te trzy ataki zadawały obrażenia okej, okay, tylko jakby dupy nie urywało, nie? Bo ciężko było trafić. Okej. Okay. Glintstone Nail. Increased attack power improvement enemy tracking. Okej, okay, bo to jest ciekawy czar. To jest po prostu zamiast zwykłego fium, strzel tam, nie? To jest paznokieć, czyli to jest ten czar, który pokonuje trochę dystansu i wtedy zakręca, pokonuje, zakręca i on tak piu. Zwiększyli jakby trakowanie przeciwników, to może być okej. Okay. A to jest druga, to jest to samo, ta sama zmiana, tylko to jest czar, który wysyła chyba 6 czy 7 ich naraz. Impenetrable Thorns. To jest skill używany do one-shotowania bossów, więc... All generated impenetrable thorns will now track enemies. No, czyli łatwiej trafić. Ale decreased attack power and poise damage, czyli mniej damage'u zadaje. Decreased the hemorrhage status buildup and stamina damage against guarding enemies. Nie łamie tarcz tak łatwo i mniej blida zadaje, bo to był główny sposób. Obstawiam, że i tak nadal będzie dobre. Chodzi o to, że jeżeli uderzasz bossa tym, to boss jest duży, a to wypuszcza trzy jakby słupy tych cierni i wszystkie trzy trafiają bossa, bo jest duży. Jak przeciwnik jest mały, to nie ma z tym problemu. Okej, okay. Rings of Spectral Light. Increase attack power and frostbite status buildup. Okej, okay. To są takie kółeczka, które się pojawiają, strzelają. I one są fajne, ale one nic damage'u prawie nie robiły, więc no. Increase attack power and frostbite status buildup. Vortex of Putrescence. To jest ciekawy czar, ale on w większości problem ma w tym w zasięgu, bo to jest coś, co się wypuszcza nad siebie i ląduje na około, nie wiem, 3-4 metry i schodzi się z powrotem ogień taki i on frosta zadaje. I no, attack power, okej, okay, no, damage zwiększa, ale nie wiem, jakby damage on dobry robił w miarę. Problem jest z tym, żeby trafić, albo jak jest się w korytarzu, to się rozleje po ścianach i nic z tego nie będzie, nie? Dobra, inkantacje teraz. Minor Earth Tree. Increased HP recovery, okej, okay. Czyli te drzewko zadaje, więc, no okej, okay, leczy więc. Land of Shadow, improved enemy tracking. Nie, no ono jest okej okay w PvP, to jest to co słonecznik boss robi, że takie spadające jakby nasiona w ciebie lecą. No dobra, no lepszy tracking, to może będzie lepszy. Trzeba będzie Castera znowu testować, Jezus Maria. Spira, increase attack speed, okej, okay, bo było wolne jak cholera, nikogo tym nie trafisz. Watchful Spirit, okej, okay. Improved enemy tracking. Używałem tego i to nic nie robiło prawie. Divine Beast Tornado, okej. Okay. Increased attack power, enemies hit by the tornado will now be launched upwards. O, to ciekawe, czy w PvP to działa. To jest po prostu takie duże tornado, które się rzuca do przodu. Jeżeli to będzie podbijać, wiesz, przeciwników i ludzi, no to... The tornado will be less likely to disappear due collision with the terrain. Okej, okay. Czyli więcej tolerancji na teren ma, bo to jest najgorsze, jak duży czar rzucasz. Leci korytarzem ten czar, ale gdzieś wystaje kawałek kamienia albo cegły, nie? I czar zahaczył, ten kamień znika, nie leci dalej. Okej, okay. Rain of Fire. Increase attack power, reduce the interval between each hit. Okej, okay. Dobrze, bo ten czar nic nie robił. To jest czar, który wszyscy włożyli w ostatni tier, po prostu. Ostatni bije mocniej i bije szybciej. Zobaczymy. Roar of Rugelea. Increased poise damage and attack power. Okay. Czyli to jest ten niedźwiedzi krzyk. Może być, on był cienki, więc no niech bufują. Furious Blade of Ansbach. Increased attack power. Tego nie próbowałem, ale ponoć jest śmieszne bardzo. Także następny buff. Rotten Butterflies. Scarlet Rot Buildup Status. Bo to ten czar też ludzie nie używali zupełnie. Bo jakby nie trafiasz tym, jakby w ogóle. I te motylki wybuchające też nikt jakby w nie nie wchodzi i nie trafia się. A tutaj w tym momencie jest coś, że jednak może. Czyli więcej zasięgu. To są same buffy, bo jest krótszy jakby odstęp czasu między zadawanymi obrażeniami, więc okej. Okay. Czy ja chcę czytać zmiany w samonach? Teraz tier lista samonów. Trzy najlepsze samony na przejście Elden Ringa. Dobra, w skrócie
Większość will no longer stagger easily. Summony, które nie mają poisa, nie będą tak łatwo stanowane, nie? Moim zdaniem, znaczy oni próbują tutaj jakby promować inne summony niż tylko Mimika. Są buffy wszędzie do summonów, żeby jeszcze łatwiejsza gra była. Matko i córko, ile tego jest? Bugfixy. Change the default selection of the OK cancel prompt that shows when using Spectre. O Jezu, tak! Jeżeli zabiją ci torrenta i chcesz go przyzwać, to pyta cię, czy chcesz użyć czerwonej flaszki, żeby ożywić torrenta? Nigdy w życiu nie wybrałem nie. Nigdy w życiu nie chciałem tego zrobić. A domyślnie wybrane było anuluj zamiast OK. Zamienili anuluj z OK. Teraz jak się zapyta, oj, torrent nie żyje, chcesz użyć flaszki? OK, tak, już klik. To zazwyczaj się używa w panice szybko, kurde, bo boss bije, a ty jeszcze musisz przerzucić przycisk. Także już teraz nie musisz. Adjusted placement of NPC summon signs. OK, zmiany w jakichś summonach. Znaczy, miejsce znaków. Change the NPC summon signs in certain boss fights to allow the user to summon NPCs simply by pressing the action button once. Okej, to jest spoko. Są summony podczas walki z bossem, gdzie one są na arenie i musisz kliknąć i zaakceptować tak jak normalnie. Więc obstawiam, że tu zmienili wszystkie te, które są w środku w arenach, że tak jak u Radana oryginalnego wystarczy tylko podejść, kliknąć i jest włączony, tak? Nie trzeba wybierać opcji, więc okej. Okay. Fixed a bug where the damage of some normal attacks of the Darkmoon Greatsword were lower than... Darkmoon Greatsword robił mniejszy damage niż powinien, mimo że i tak robi duży damage. Fix the physical attack attribute menu display of the... Warpick? Miał jakiś bug? Fixed a bug where some attacks of the Swift Spear weapon were different than expected in terms of power, damage negation and hitbox. Okay. Czyli no naprawiają po prostu. Swift Spear to ta nowa z DLC włócznia, która kilka razy uderza. Fixed a bug that prevented the Twin Blade Talisman from affecting the perfume bottle's weapon type when equipped and used in the left hand. Okej, okay. To spaghetti po prostu programowanie. W lewej ręce perfumy nie aktywowały talizmanu Twin Blade'a. Fixed a bug where the physical attack attributes of some attacks thrusting shields weapon type were different than expected. Czyli te nowe tarcze, którymi można atakować. Typ obrażeń nie był taki jak trzeba czasami. Fixed a bug that allowed the use of arrows, great arrows, bolts, great bolts that should not be usable. Bardzo dobrze, brawo. Tak, kolesie, eksploiterzy glitchowali w ten sposób, że używali wielkich strzał, używając zwykłego małego łuku. Nie wiem dokładnie, jak to się robiło. Polegało to mniej więcej na tym, że trzeba było w skoku, jakby podskoczyć i w powietrzu zacząć używać strzały do wielkiego łuku, używając małego. Nie można już. Koniec. Nie ma zabawy. Fixed a bug where the effect of increasing the power of the incantation Light of Mikula of the Circuit of Light. Ten hełm, który dostajemy z ostatniego bossa, nie wzmacniał czaru. Teraz wzmacnia. Fixed a bug that caused FP consumption when using the unending dance skill. Well, not in being... to nie, dobra. Ash of War żarł FP, mimo że nie powinien, bo nie mieliśmy statystyk. Kurde, dużo tego, o Jezu. Dobra, no to same bugfixy, to jakby ja tutaj nie poszaleję za dużo. Gymnastic Cycle, play, blah, blah. Kto w Bandai Namco gra w Tekena tutaj? Kto tu w Tekena gra? Co? Co się dzieje? Co to ma być? No, naprawili po prostu, czyli więcej czarów jest. Jest sporo czarów, które nie działały tak jak należy. To standardowa procedura. From Softu. Czyli czasami nie można było krita zadać, dziękuję. Nic tu nowego nie ma. No, ogólnie dobrze. Kilku zmian nie do końca rozumiem, bo mam wrażenie, że zmieniają rzeczy, które jakby nie mają znaczenia. Jest coś, co zadaje dużo damage'u, ale ma słaby zasięg, a oni, dobra, damy więcej damage'u. Ale ogólnie dobrze. Dobrze, jestem zadowolony. Ważne jest to, że pracują cały czas, tak? Więc jeżeli ktoś lubi PvP multiplayera, czy kilka razy przechodzi grę, to nie będzie tak, że coś nie działa i nie mógł tego używać i nie będzie mógł tego używać. FromSoft pracuje, więc ja zabieram się za granie i to tyle na dzisiaj. Nara! Jeżeli wam się podobało, to na dole jest przycisk subskrypcji i dzwonek, a mnie znajdziecie prawie codziennie wieczorem na Twitchu. Trzymajcie się ciepło, ciasno i bezpiecznie i zobaczymy się następnym razem.